Czy masz nadzieję na życie wieczne? Nadzieja życia wiecznego jest wymieniona w Tytusa 3, rozdział 7, werset. Paweł w nadziei życia wiecznego, jakie obiecał przed czasami wiecznymi Bóg, ten, który nie kłamie, a objawił we właściwym czasie swoje słowo przez zwiastowanie, które mi jest powierzone według rozkazu Boga, Zbawiciela naszego, jak mówi list do Tytusa, 1 rozdział, od 1 do 3 wersetu. Abyśmy, będąc usprawiedliwieni Jego łaską, stali się dziedzicami według nadziei życia wiecznego, jak mówi Tytusa, 3 rozdział, werset 7. Co Paweł apostoł miał na myśli, mówiąc o nadziei życia wiecznego? Wyrażenie to występuje tylko w tych dwóch miejscach w Biblii. Istnieje jednak pokrewne wyrażenie nadzieja zbawienia. Znajduje się ono w 1 Tesaloniczan 5:8. Zajmiemy się tu nadzieją życia wiecznego, nadzieją zbawienia się zajmiemy innym razem. Bez rozumienia terminu nadzieja życia wiecznego ludzie nie rozumieją, o co chodzi, ponieważ w języku polskim słowo nadzieja odnosi się do kilku rzeczy i większość z nich nie daje poczucia pewności. Dlatego wielu uważa, że Paweł mówi, iż pragniemy życia wiecznego, ale nie wiemy, czy je mamy. W języku greckim słowo nadzieja, elpis, czasami odnosi się do pragnienia. Paweł apostoł powiedział: mam nadzieję, że zaraz go, czyli Tymoteusza, poślę. Filipian 2 rozdział, 23 werset. I mam nadzieję, że wkrótce do ciebie przyjdę, czyli 1 Tymoteusza 3:14. Nie jest to jednak najczęstsze znaczenie słowa elpis. W Nowym Testamencie nadzieja, czyli elpis, często oznacza coś, co jest pewne, ale czego czas spełnienia nie jest znany. Chrystus Jezus Pan jest nadzieją chwały, bo tak mówi nam Kolosan 1, rozdział 27, werset. A czy może być coś pewniejszego niż Chrystus? Pewnego dnia zostaniemy uwielbieni. Czas zabrania Kościoła w pochwyceniu jest nieznany. Pan Jezus Chrystus jest naszą nadzieją, bo tak mówi 1 Tymoteusza 1:1. To znaczy wiemy, że On powróci i ustanowi swoje królestwo, rozpocznie nowe przymierze. Nie wiemy jednak, kiedy. Oczekujemy błogosławionej nadziei i chwalebnego pojawienia się naszego wielkiego Boga i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, bo tak mówi Tytusa, 2 rozdział, 13 werset. Knight komentuje: Paweł często używa pojęcia nadzieja w odniesieniu do oczekiwania chrześcijan na niewidzialne i pewne, ale jeszcze niezrealizowane duchowe błogosławieństwa, które posiądą w przyszłości w Chrystusie. Tak jest napisane w De Pastora Epistos, strona 321. Tutaj błogosławiona nadzieja i chwalebne pojawienie się są tym samym. Naszym pewnym oczekiwaniem jest to, że Chrystus wkrótce powróci w chwale, bo tak mówi nam Mateusza, 16 rozdział, 27 werset. W Tytusa 3:7 The Grace New Testament Commentary przedstawia to następująco. Celem tego odnawiającego dzieła ducha jest dziedzictwo, panowanie z Chrystusem w przyszłym życiu. Jest to możliwe dzięki nadziei pewnej, ale wciąż przyszłej, prawdzie o życiu wiecznym, czyli życiu wiecznym w uwielbionych ciałach w sprawiedliwym królestwie. Podczas gdy wierzący mają życie wieczne jako obecne posiadanie, w innym sensie jest ono jeszcze przyszłe, choć w przyszłości to jest pewne i już teraz posiadane. Dzięki obfitemu zaopatrzeniu w ducha
Wierzący mają wszystko, czego potrzebują, aby stać się współdziedzicami Chrystusa w przyszłym życiu. Możesz to porównać z Rzymian 8 rozdział 17 werset i 2 Piotra 1 rozdział 3 werset. Mamy już życie wieczne. Tak mówi nam Ewangelia Jana 3 rozdział 16 werset i Jana 6 rozdział 47 werset. Efezjan 2:5 również nam to potwierdza. Jednak życie wieczne ma potencjał wielkiej obfitości, jak mówi nam Ewangelia Jana 10 rozdział 10 werset. Wszyscy wierzący będą mieli znacznie pełniejsze doświadczenie życia wiecznego, gdy zostaną uwielbieni. Ci, którzy panują wraz z Chrystusem, będą mieli wspaniałe doświadczenie tego życia. Autor, który o sobie mówi, że kiedy pracował w ruchu Nowego Życia, zwykł mawiać w odniesieniu do pierwszego listu Jana 5:13, że mamy wiarę opartą na wiedzy, a nie na nadziei. To prawda, jeśli chodzi o naszą pewność wiecznego przeznaczenia. Jest jednak pewien sens, w którym mamy wiarę nadziei. Nie wiemy, kiedy Chrystus powróci i da nam uwielbione ciała. Ta pewna wiedza, że wkrótce nas uwielbi, powinna motywować nas do prowadzenia dobrego boju, abyśmy mogli zostać wybrani do panowania z Nim. 2 Tymoteusza, 4 rozdział od 6 do 8 wersetu potwierdza nam tą obserwację. Na zakończenie temat Trójcy w jedności. On Three. Czy udało Ci się rozwiązać zagadkę Trójcy w jedności? Spójrz na nią jeszcze raz. Jest tam Słowo w Słowie. Czy widziałeś je już? Oto odpowiedź. Trzy w jednym. Trójca w jedności. Bóg jest trzema osobami, ale jedną istotą. Myślę, że jest to trudne, jeśli nie niemożliwe do zrozumienia dla naszych skończonych umysłów. To prawda. I to powinno sprawić, że będziemy chwalić Boga. I dokładnie tak samo jest w relacji, jeśli chodzi o nadzieję, życie wieczne i wiedzę. Trzy w jednym naraz zawarte. Niech Bóg Ci błogosławi. Trzymaj się łaski. Miej łaskę w centrum. Czy masz nadzieję na życie wieczne? Nadzieja życia wiecznego. Tytusa 3:7.